Kamil Durczok, 51L. Podejrzane jest o sfałszowanie weksli. Prokuratura wszczęła śledztwo i zawnioskowała o areszt dla dziennikarza. Sąd pierwszej instancji wniosek odrzucił, lecz w sprawie rozstrzygać będzie jeszcze sąd okręgowy w Katowicach. To on zdecyduje, czy Durczok pozostanie na wolności, czy też trafi za kratki. Tymczasem dziennikarz postanowił przerwać milczenie i przedstawić swój punkt widzenia. Spore problemy Kamila Durczoka i to już od jakiegoś czasu. W lipcu uszkodził swoje auto, jadąc autostradą w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego. Wówczas na jaw wyszło, że gdy prowadził samochód, był pod wpływem alkoholu. Reklama z kolei w grudniu dziennikarz został zatrzymany przez policję i doprowadzony do prokuratury regionalnej w Katowicach, gdzie składał wyjaśnienia. O co chodzi? Durczok miał w 2009 roku złożyć w banku dokumenty oraz podpisane weksle, zarówno przez niego, jak i małżonkę, które miały być poręczeniem kredytu na zakup domu w Szczyrku. Umożliwiło mu to wzięcie kredytu na 2 miliony franków szwajcarskich, czyli ponad 8 milionów złotych. Na dokumencie miały widnieć podpisy zarówno Kamila Durczoka jak i Marianny Dufek, ówczesnej żony dziennikarza. Jednak kobieta twierdzi, że niczego. Nie podpisywała i nic nie wiedziała o żadnym kredycie. Prokuratura wszczęła śledztwo na jego wyniki. Pewnie przyjdzie nam trochę poczekać. Tymczasem dziennikarz postanowił przerwać milczenie i przedstawić swój punkt widzenia. Na Facebooku zamieścił obszerny wpis. Dotąd milczałem. Nie komentowałem ani decyzji sądu i instancji informacji wyciekających z prokuratury. Powstrzymywałem się od komentarzy, choć wielu uznawało to za słabość i brak argumentów na swoją obronę. To, co wiem, z czym mogłem się zapoznać, po zatrzymaniu przez CBŚP i przesłuchaniach w prokuraturze, objęte jest tajemnicą śledztwa. Gospodarzem postępowania jest prokuratura i tylko ona może decydować, które spośród wszystkich dokumentów są przedstawiane opinii publicznej. Szanuję to i nie zrobię niczego, co mogłoby tę zasadę złamać. Zapewniam jednak, że sprawa jest znacznie bardziej skomplikowana niż jej medialny przekaz, czytamy. Jego zdaniem zawiedli bank, ludzie, którzy w nim pracują oraz procedury. Ma nadzieję, że winni poniosą odpowiedzialność. Tłumaczy również przesłanki, jakimi kierowała się prokuratura, wnioskując o areszt dla niego. Istniała obawa. Że Durczuk będzie mataczył. On sam przekonuje, że wcale by tak nie było. Wie o całej sprawie od czterech miesięcy i, w jego przekonaniu, jeśli miałby w jakiś sposób utrudniać śledztwo, zrobiłby to już dawno. Spokojnie czekałem na szansę złożenia wyjaśnień. Szkoda że musiało je poprzedzić zatrzymanie na ulicy i doprowadzenie w kajdankach zaręczam że stawiłbym się sam bez zwłoki i na każde wezwanie dziś słyszę że złożone przeze mnie bez wahania szczere i obszerne wyjaśnienia a także odpowiedzi na wszystkie pytania prokuratora to tylko przyjęta linia obrony czy to znaczy że przytaczanie faktów i mówienie prawdy to coś nagannego tak, moją linią obrony jest mówienie prawdy. I będę w tym konsekwentny. Sąd, rozpatrując wniosek o tymczasowe, aresztowanie, był w stanie spojrzeć na sprawę w sposób wnikliwy i rzetelny. I to nie dlatego, że stanął przed nim Kamil Durczok, tylko dlatego, że był wolny od nacisków i niezależny, pisze Durczok. Dalej wyjaśnia, jak ważne jest dla niego pojęcie wolnych sądów. Cieszy się, że w jego przypadku sąd był dociekliwy i sumienny i nie zdecydował się na zastosowanie aresztu. Natomiast, w opinii Durczoka, prokuratura przyjęła to jako nadanie mu immunitetu celebryty. Taka klasyfikacja nie spodobała się dziennikarzowi. To próba podważenia decyzji niezawisłego sądu, który nie spełnił oczekiwań prokuratury i nie wsadził mnie za kraty. Czy to uprawniona opinia? Wam pozostawiam odpowiedź na to pytanie, stwierdza. Na koniec dziennikarz podziękował przyjaciołom za wsparcie. Słowa wdzięczności skierował również w stronę broniących go prawników oraz znajomych i nieznajomych, którzy nie stracili wiary w niego. Tych, którzy już mnie osądzili, proszę, nie farujcie wyroków, nie znając szczegółów. Jestem zwykłym obywatelem, takim jak wy. Zapewniam że biorę odpowiedzialność za błędy, które w życiu popełniłem, podsumował. Cały wpis poniżej, zobacz więcej materiałów.